Zespół Szkół imienia Józefa Piłsudskiego w Limanowej obchodził 50 lat swojej działalności. Na uroczystym jubileuszu pojawili się absolwenci szkoły, obecni uczniowie, nauczyciele, politycy, a także samorządowcy. To jest całe moje życie. Swój pierwszy kontakt ze szkołą z Łezką wokół wspominał obecny jej dyrektor Eugeniusz Bogacz, najpierw jako nauczyciel historii, później jako zastępca dyrektora i w końcu od 1990 roku jako dyrektor. Cały mój dom to jest jedyna szkoła, w której zacząłem pracę i również z tej szkoły odejdę na emeryturę. Obchody jubileuszu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, którą odprawił biskup Andrzej Jerzy. W swojej homilii biskup archidiecezji tarnowskiej, zwracając się do zebranych w krótkich żołnierskich słowach, nawiązał do postaci Józefa Piłsudskiego, patrona szkoły. Szkoła łączy, jednoczy, ale równocześnie wskazuje kierunek. My mamy świadomość tego, że mamy dalej budować rzeczywistość ojczyzny, tworzyć przestrzeń kościoła i uzdrawiać tkankę życia społecznego. I to jest zadanie właśnie tych młodych ludzi, którzy wchodzą w rzeczywistość naszej ojczyzny. Popularny ekonom zaczynał 50 lat temu z liczbą 80 uczniów, którzy uczęszczali wtedy do technikum ekonomicznego. Dziś szkoła liczy sobie ponad 1400 uczniów. Pracuje w niej 111 nauczycieli. Szkoła ma się czym pochwalić, bo jej absolwentami są znane osoby ze świata polityki. Dziewczyn było prawie 30, a nas chłopców 4, no więc czuliśmy się tak jak w raju. Estrady. Wszystko się zaczęło od pana Mordarskiego, od zespołu Konsonans. Sztuki kulinarnej. Było też dużo zabawy, takie wiadomo, no, takich bezstresnych lat. I jak w przypadku dyrektora Limanowskiego szpitala, osoby odpowiedzialnej za nasze zdrowie. Lubiłem historię, czyli to, co związane tak naprawdę z moją późniejszą działalnością nauki ścisłe również, natomiast bardziej nauki humanistyczne. I chociaż nie powinnam o tym mówić, ale więcej czasu spędziłam w kantorku ćwicząc i przygotowując się na festiwale, aniżeli na edukacji, ale myślę, że dobrze mi to wyszło i bardzo dobrze to wspominam. Właśnie dzięki to, że szkoła, tacy nauczyciele, z którymi miałem przyjemność pracować, jak właśnie pani Krucz, pan Kurchała, czy jeszcze wielu innych, których tutaj za długo byłoby wymieniać, to spowodowało, że jestem w tym miejscu, w jakim jestem. No, trafiłem też na wielu dobrych pedagogów, którzy też pomagali, zachęcali, dawali możliwość, nie blokowali. No i to jest rzecz, która pewno w jakiejś mierze do dzisiaj mnie kształtuje. Ważnym etapem w historii szkoły było jej połączenie z popularnym medykiem, choć proces bolesny to jednak konieczny, podkreśla architekt tego procesu, starosta limanowski Jan Puchała. Połączenia szkół i 7-letnia praca na tym, aby zmienić kierunki nauczania, przede wszystkim iść w kierunki zawodowe, spowodowało to, że w tym roku, pomimo niżu demograficznego, młodzież z innych powiatów, powiatu sądeckiego, myślenickiego, boheńskiego, przyszła do nas się uczyć. Z okazji jubileuszu 50 lat działalności szkoły wydana została monografia. Również podczas uroczystości wszyscy goście, a także uczniowie i absolwenci mogli wpisywać się do pamiątkowej księgi. Współczesna szkoła bardzo dobrze uczy, nie zawsze dobrze wychowuje, a ta szkoła dobrze wychowuje i te postawy ja widzę. Nie mogło zabraknąć również odznaczeń i nagród zarówno dla wybitnie uzdolnionych uczniów, jak i pracujących w szkole nauczycieli. Życzę, żeby szkoła podtrzymała dobre tradycje, żeby była dalej szkołą popularną i żeby wszyscy, którzy tę szkołę skończą, dobrze ją wspominali już w swoim dorosłym życiu. Również i my przyłączamy się do tych życzeń. Józef Budacz, TV28.